Salon dziecięcy PEPS. Wszystko dla dziecka. Największy wybór wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Akcesoria, zabawki, ubranka. Kompletna wyprawka od A do Z. Profesjonalny dobór i montaż fotelików. Zapraszamy. Kutno, ulica Podrzeczna 9, Łowicz, Aleja Sienkiewicza 25. Witam Państwa bardzo serdecznie, Natalia Gackowska. Dziś mamy 5 dzień kwietnia. Imieniny obchodzą Irena, Jeremiasz i Wincenty. W dzisiejszym Pulsie Regionu. W Centrum Teatru Muzyki i Tańca odbył się koncert jazzowy. W Kutnowskim Domu Kultury odbyły się targi edukacyjne, na których zaprezentowały się szkoły średnie z naszego regionu. Hubert Darecki, mieszkaniec Żychlina, osiągnął sukces w konkursie historycznym. Smutek porzuconego psa, kroplówki, merdające ogony i radość pomocy. Tak każą nam serca. Pieniądze, biżuteria, a nawet kosiarka i dron. Co zgubili mieszkańcy i jak to odzyskać? W Centrum Teatru Muzyki i Tańca odbył się koncert jazzowy Sax in the City, podczas którego zaprezentowali się uczniowie i nauczyciele Państwowej Szkoły Muzycznej w Kutnie. Rzadko kiedy uczniowie saksofonu, czy klasycznego, czy jazzowego, bo mamy takie dwa wydziały u nas w szkole, rzadko kiedy mają okazję pograć sobie na tak wspaniałej scenie poza szkołą. I przy akompaniamencie takiej fajnej sekcji rytmicznej. W Kutnowskim Domu Kultury odbyły się targi edukacyjne dla uczniów stojących przed wyborem szkoły średniej. W branżowej szkole pierwszego stopnia poszerzyliśmy również ofertę od tego roku, podpisując patronaty z dwoma firmami. Z firmą FSO Syrena na kształcenie w zawodzie operator obrabek skrawających i monter maszyn i urządzeń i z firmą MZ Kutno na kształcenie w zawodach elektromechanik, lakiernik samochodowy, stolarz i ślusarz. W ramach tych patronatów również zaplanowane są stypendia dla uczniów. Nauka w branżowej szkole pierwszego stopnia to nauka dla młodocianych pracowników, gdzie podpisujemy umowę o pracę i otrzymuje uczeń wynagrodzenie. Rozwijamy pasje, zainteresowania wśród dzieci, młodzieży, pomagamy im rozwinąć skrzydła, ale ośrodek nasz to też nie jest dla każdego. To jest przede wszystkim dla młodzieży, która ma jakieś problemy. Problemy z komunikacją, ze słuchem, z mową, ze spektrum autyzmu. Także nasz ośrodek jest właśnie dla tych uczniów. I mamy szkołę branżową pierwszego stopnia, kierunki fryzjer i kucharz i liceum ogólnokształcące dla dzieci w normie intelektualnej. Także zapraszamy, jeżeli ktoś ma jakieś problemy z komunikacją, spektrum autyzmu, to myślę, że w naszym ośrodku będą czuli się jak u siebie w domu przede wszystkim, tak? Ponieważ szkoła jest niewielka, klasy małoliczne, dużo zajęć pozalekcyjnych, również internat. Także sprawujemy opiekę od poniedziałku do piątku, 24 godziny non-stop. Zachęcam do wybrania zespołu szkół nr 1 imienia Stanisława Staszica w Kutnie. Oferujemy kierunki w liceum, technikum oraz szkoły branżowej pierwszego stopnia. Posiadamy wysokiej jakości sprzęt elektroniczny oraz elektromechaniczny.
Atmosfera w naszej szkole naprawdę jest super, można się dogadać z nauczycielami bez żadnego problemu. Organizujemy bardzo dużo wycieczek oraz wyjazdów na uniwersytety. Uważam, że dla każdego znajdzie się kierunek spełniający wymagania młodszych kolegów i koleżanek. Dlaczego warto wybrać właśnie Waszą szkołę? Co oferujecie i co możecie zaproponować młodszym uczniom? Mamy wiele kierunków i wspaniałych nauczycieli, którzy naprawdę przygotują nas do tego zawodu i naprawdę będziemy mogli od razu zacząć pracę po naszej szkole. Mamy wiele praktyk na każdym kierunku. Możemy wyjeżdżać za granicę, nawet jeżeli osiągamy dobre wyniki w nauce. Mamy stypendia także. Za dobrą naukę z zawodowych przedmiotów dostajemy pieniądze. Dąbrowszczak ma unikatową atmosferę. Ma przede wszystkim nauczycieli z pasją, którzy zarażają tą swoją pasją do nauki, również uczniów. Ma ogrom wycieczek, które fascynują uczniów. To nie jest przede wszystkim wkuwanie wiedzy z podręczników, a jest to pokazanie tej wiedzy w praktyce, jak to wygląda na podstawie muzeum, na podstawie warsztatów, na przykład w Galerii Sztuki. No przede wszystkim jest to szkoła, gdzie pasja jest rozwijana, gdzie uczniowie mogą się rozwijać, mogą spełniać swoje marzenia, mogą się realizować. Uważam, że nasza szkoła ma wspaniałą atmosferę, osoby są nastawione bardzo przyjaźnie, mamy niesamowitych nauczycieli, którzy są bardzo, bardzo koleżeńscy, bardzo wspaniali. Oprócz tego możemy zagwarantować zagraniczne praktyki, uczestniczymy w wielu projektach zagranicznych, mamy wiele wyjazdów, wymian, Erasmus. No myślę, że możemy zapewnić dużo takich atrakcji właśnie związanych z dokształcaniem swojego języka. Należałoby zacząć od tego, że u nas nabór trwa cały rok. My nie jesteśmy w systemie naboru elektronicznego. U nas tak naprawdę jedynym kryterium to jest posiadanie orzeczenia. Jesteśmy szkołą wyjątkową i oferujemy też wyjątkowe usługi ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne naszych uczniów. Mamy w naszym ośrodku szkołę podstawową, szkołę branżową pierwszego stopnia i szkołę przysposabiającą do pracy. Dysponujemy również internatem. Jesteśmy doskonale wyposażeni, jeżeli chodzi o bazę dydaktyczną i wykorzystujemy najnowsze metody w pedagogice specjalnej. Jest tutaj za mało czasu, żeby wymienić wszystkie formy pracy, które są u nas wykorzystane, ale mamy specjalistów naprawdę bardzo dobrych, jeżeli chodzi o opiekę nad dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Logopedzi, pedagodzy, psycholodzy, oligofrenopedagodzy. Wykorzystujemy najnowsze techniki i technologie, chociażby metodę krakowską albo metodę Johanssona, która chyba będzie jako jedyna szkoła w Kutnie wykorzystywać tą metodę nauczania. Warto wybrać Kasprowicz przede wszystkim dlatego, że jest to szkoła z pasją, tak jak się reklamujemy. Nie tylko zwracamy uwagę na naukę, ale również na rozwój pasji. Każdy uczeń może rozwijać się w kierunku, w którym czuje się dobrze. Na przykład mamy wiele kół zainteresowań. Oprócz tego uczniowie tworzą tą szkołę, czyli każdy uczeń może przyjść z własną inicjatywą. Nauczyciele są przy tym bardzo otwarci i oczywiście otwierają koła zainteresowań, które chcą uczniowie. Oprócz tego myślę, że mamy samych nauczycieli z pasją. Wypadamy bardzo dobrze właśnie jeżeli chodzi o matury. Przez to, że realizujemy program zainteresowań uczniów, również oni mogą się realizować w tym programie maturalnym. Mamy mnóstwo nauczycieli, którzy mają swoją pasję i przelewają je też czasami na uczniów. I myślę, że wiele może znaleźć tutaj swoją własną drogę kariery i realizować się. I myślę, że to jest w Kasprowiczu najważniejsze. Bardzo chciałabym polecić naszą szkołę młodszym kolegom, ponieważ mamy wiele różnych zainteresowań w naszej szkole można rozwijać. Mamy praktyki zagraniczne, które trwają miesiąc. Dostajemy kieszonkowe codziennie po 50 euro, czy nawet więcej, na własny użytek. Mamy wiele wyjazdów, pływamy promem w czerwcu, na przykład do Szwecji, do Danii. Mamy również płatne praktyki. Jeżeli jesteśmy na kierunku magazynier, logistyk lub żywieniowym, to dostajemy 250 zł miesięcznie za uczęszczanie na praktyki. Nasze liceum, czyli Akademickie Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Kutnie, wyróżnia się tym, że mamy patronaty Akademii Uniwersytetu Medycznego i mamy różne
różne wyjazdy na właśnie akademię oraz warsztaty, na których mamy możliwość pracować ze studentami oraz słuchać wykładów profesorów z różnych właśnie uczelni, dzięki czemu możemy swoje zainteresowania związane z medycyną bardzo dobrze rozwijać. Jesteśmy liceum, które jest niepubliczne, ale ma uprawnienia szkoły publicznej i dzięki temu jakby nasze klasy nie liczą więcej niż 14 osób. To pomaga nam mieć taki dosyć mocno zindywidualizowany taki sposób nauczania i podejście bardzo indywidualne do każdego ucznia, ponieważ staramy się, żeby właśnie każdy uczeń miał taką swobodę i ten kontakt z nauczycielem był bardziej na zasadzie nauczyciel-uczeń na równi, a nie, że ten nauczyciel jednak wymaga większą presji od ucznia, czegoś żąda, tylko nasi nauczyciele w naszej szkole potrafią z uczniami rozmawiać w taki sposób, w jaki każdy uczeń chciałby być traktowany. W eliminacjach ogólnopolskiej olimpiady mediewistycznej uczeń Liceum Ogólnokształcącego imienia Mickiewicza w Rzychlinie Hubert Darowski zajął 3. miejsce i dostał się do finału. Tak naprawdę przygodę z historią zacząłem już w 1. klasie gimnazjum. Wtedy przygotowywałem się do kuratoryjnego konkursu wojewódzkiego z historii. I wtedy udało mi się osiągnąć pewien sukces, ponieważ w 3. klasie zostałem laureatem tego konkursu, a do konkursu mediewistycznego przygotowywałem się już w 1. klasie, wtedy również brałem w nim udział i również przeszedłem do 2. etapu. A ten etap rozpocząłem już właściwie naukę od wakacji, ponieważ wiedziałem, że będę brał w nim udział. Jakie nowe wyzwania postawił przed Tobą ten konkurs i czym on się różnił od tych poprzednich? Przede wszystkim musiałem się tak naprawdę nauczyć, jak się uczyć i pewnego rodzaju zmiany w tym systemie nauczania musiały nastąpić, ponieważ ten konkurs tak naprawdę jest nieprzewidywalny i ciężko nauczyć się na niego wykuć i przyswoić wszystkie informacje. Trzeba po prostu wejść w to bardzo mocno, polubić to i mieć bardzo szeroki widok na tą historię. W tej chwili będę 24 kwietnia brał udział w 2. etapie. A później zobaczymy, czy uda się przejść do 3. Na 2. etapie będzie przede mną historia sztuki i geografia historyczna. Jeżeli uda mi się przejść, będzie to analiza tekstów historycznych. Zaś później możliwe, że rozmowa z profesorem z Uniwersytetu Gdańskiego. Olimpiada mediewistyczna jest to taki konkurs, który jest organizowany od 2006 roku. Jest on organizowany przez Liceum Ogólnokształcące imienia Wincentego Pola w Czersku oraz Uniwersytet Gdański. W konkurs także zaangażowane są inne placówki w Polsce. Mówię tutaj o szkołach średnich, między innymi szkoły z Krakowa, z Łodzi oraz Wrocławia. Olimpiada mediewistyczna to jest taki konkurs, który dotyczy pewnej epoki. Tutaj chodzi o średniowiecze i konkurs właśnie sprawdza wiedzę, umiejętności zakresu średniowiecza. To, co ważne, to fakt, że Hubert, czyli uczeń naszego liceum, osiągnął bardzo fajny rezultat, gdyż zajął 3. miejsce, czyli na 200 punktów możliwych do zdobycia uzyskał bardzo dobry rezultat, to było 142 punkty, w związku z tym przeszedł do kolejnego etapu eliminacji. Ale sam fakt, że olimpiada ma charakter ogólnopolski, świadczy o tym, że uczeń bardzo dobrze się przygotował i świadczy też troszkę o tym, że szkoła stwarza warunki ku temu, by nasz uczeń mógł rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Chciałem podkreślić jedną rzecz, że zrobiliśmy jak gdyby do tej pory taki drobny kroczek, bo w dniach 23-24 kwietnia odbędą się już jak gdyby takie właściwe rozgrywki, czyli będzie to polegało przede wszystkim na rozwiązaniu kilku testów, między innymi z geografii historycznej, między innymi z historii sztuki oraz analizy tekstów źródłowych. I na tej podstawie 6 uczniów przedostanie się do jak gdyby takiego ścisłego finału i zdobędzie status laureata. Natomiast 2 z nich zdobędzie prawo do studiowania na Uniwersytecie Gdańskim, czyli zdobędzie indeks tejże uczelni.
W dniu 4 kwietnia przypadał Światowy Dzień Bezdomnych Zwierząt. To dobra okazja, by z bliska przyjrzeć się działalności inicjatywy Cztery Łapy Żychlin. Misja jest oczywista – pomoc porzuconym zwierzakom. Sandra, Matylda, Darek, Dagmara, Ewelina, Justyna i wielu innych cichych bohaterów poświęca swój czas i pieniądze tylko z jednego powodu – tak każe im serce. Jak to wszystko wygląda w praktyce? Jakie cele przed sobą stawiają? Co jest najtrudniejsze? Kto może adoptować psa lub kota, który znalazł się pod opiekuńczymi skrzydłami Czterech Łap? Cztery Łapy Żychlin to społeczna inicjatywa, o której słyszał niemal każdy mieszkaniec naszego powiatu. Jest prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin. Co trafiło do Biura Rzeczy Znalezionych działającego przy Starostwie Powiatowym w Kutnie? Śmiało można powiedzieć, że wiele różnorodnych rzeczy. Kluczyki do samochodów, pieniądze, dron, rowery. Jeśli ktoś zgubił coś, co bardzo chciałby odzyskać, koniecznie powinien sprawdzić, czy nie ma tego w budynku przy ulicy Kościuszki. Jak odebrać zgubioną rzecz? Urzędnik na pewno nie wyda jej przypadkowej osobie. Wszystko jest weryfikowane. Osoba poszukująca danej rzeczy musi powiedzieć, czego dokładnie szuka, kiedy to zgubiła, szczegółowo opisać zgubioną rzecz, charakterystyczny wygląd lub znaki szczególne. Powinna także przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy, np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis widocznych środków użycia. To wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa. Po krótkiej przerwie reklamowej zapraszam na prognozę pogody i program Trzy Pytania Do. Dziś naszym gościem jest Zbigniew Wala, nadleśniczy. Zapraszamy. Salon sprzedaży Fachowiec znajduje się w Kutnie przy ulicy 29 listopada 51. Posiadamy największy wybór podłóg laminowanych, winylowych, drewnianych i materiałów wykończeniowych. Oferujemy szeroką gamę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. Znajdziecie u nas Państwo karnisze, rolety, moskitiery oraz parapety, systemy tarasowe i materiały elewacyjne. Świadczymy kompleksowe usługi, profesjonalny pomiar i montaż. Dysponujemy własnym transportem. Prowadzimy sprzedaż ratalną. Salon Fachowiec zaprasza. W niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Diagnostyka Kutno wykonujemy badania rezonansem magnetycznym m.in. głowy, jamy brzusznej, kręgosłupa i stawów. Prawidłowe rozpoznanie problemu zdrowotnego jest naszym priorytetem. Dzięki temu nasza staranna diagnoza pozwala wybrać nam najlepszy wariant leczenia. Zobowiązuje nas to do ciągłego doskonalenia zarówno naszego zespołu, jak i urządzeń. W nocy zachmurzenie małe w całym regionie, temperatura 2 stopnie w Kutnie, 6 w Łowiczu i Łęczycy. Ciśnienie wyniesie 998 hektopaskali. Dzień przeważnie słonecznie, temperatura 17 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 995 hektopaskali. W nocy zachmurzenie małe, temperatura 6 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 996 hektopaskali. Zapraszamy Państwa do ośrodka szkoleniowego Multiservice na kursy kończące się egzaminem UDT. Kursy te realizowane są na wózki widłowe, wózki specjalizowane, w tym z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem, ładowarkę teleskopową, HDS-y, podesty oraz suwnice. Szkolenie teoretyczne i praktyczne odbywa się w siedzibie firmy na ulicy Siemirackiego 18. We współpracy z Agencją Rozwoju Regionu Kutnowskiego realizujemy bony szkoleniowe. Możecie Państwo skorzystać z dofinansowania do 80% kosztów. Ośrodek szkoleniowy Multiservice Siemirackiego 18 Kutno. Zapraszamy!